been more heaven since so z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Simsy i nasza Maja z Wierzbowej Zatoczki. Na początek odcinka... Kilka słów ode mnie. Przede wszystkim, jak na pewno zauważyliście, znowu była przerwa i to dlaczego ona była jest wyjaśnione na Facebooku, także ja już nie będę do tego wracać i po prostu jeśli jesteście zainteresowani i jeszcze nie wiecie o przyczynach tej przerwy, to odsyłam was na Facebooka i przypominam, że nie trzeba mieć konta, żeby móc czytać informacje zamieszczane tam przeze mnie. A druga sprawa jest taka, że chciałam Wam bardzo podziękować za wszystkie komentarze, które zostawiliście pod poprzednim odcinkiem Mai. E, przyznam, że pierwszy raz chyba przerosła mnie ilość komentarzy. Było ich tam ponad 300, prawie 400. Już teraz nie pamiętam, ale było ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i były tak rozbudowane. Pisaliście swoje odczucia, swoje emocje, przekazywaliście mi w tych komentarzach i i bardzo się cieszę, że aż tak zareagowaliście, aż tak fajnie, aż tak miło. Eee, współczuję Marcinowi. Wypisaliście <grytanie> takie słowa tam na tego biednego sima, ale zasłużenie, także bardzo dobrze. Cieszę się, że stoicie po stronie Mai. Eee, I naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Cieszę się, że Maja ma coraz więcej wyświetleń, eee, że przekonaliście się do tej serii. Eee, Naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło to widzieć i aż chce się kontynuować całą historię Mai i, i chce się nagrywać te odcinki dla Was. No dobra, to tyle co chciałam Wam powiedzieć na początku. Jak widzicie, jesteśmy w Łazience. Tak, bo e, no jak widzieliście, Maja dzisiaj spędza dzień e, poza domem i ja z nią byłam poza domem też. I wracam sobie, patrzę, a tutaj sobie proszę o Henio z Marią e, są w łazience. Maja jeszcze tam e, załatwia sprawy, ale już niedługo wróci, bo już jest po dwudziestej. Czekajcie. okej. Okay. I tak, co tutaj się zmieniło w domku? W domku się nic nie zmieniło, poza tym, że Stefan gdzieś wywędrował, ale nawet nie wiem gdzie. Gdzie on jest? A, tu sobie siedzi znowu na szafce w salonie. I kupiłam e, maszynkę do lodów, dlatego że Maja jest w ciąży, więc ma zachcianki. E, I mamy nową maszynkę do lodów. W sumie pierwszy raz ją mam, <grym> odkąd ona no wyszła. Jakoś tak e, zimą nie za bardzo chciałam, żeby moi simowie jedli lody. No i teraz już jest dobry, dobry moment na to, żeby tą maszynkę mieć. Dobra. Co my tu możemy robić? Czekajcie, bo jest 20, Maja zaraz wróci. Jak się macie w ogóle? Dobrze. Dbaliście o siebie, jakby mnie tu nie było. E, aha, ha, e, kasa. Jeśli chodzi o kasę, to sprzedałam po prostu plony od Marii z wyposażenia. I Henio może z tej okazji pójść i, natek e, złożyć. Tylko gdzie to było? Czyżby w społecznych? Nie w społecznych. Jak to sprawdzić odpowiedzi? Przecież ty nie masz korespondencyjnych przyjaciół, Henio. Czy ja o czymś nie wiem? Jak to tak to? Jak to tak to? Mmm. Co ja miałam zrobić? Aha, już wiem, dobra, dobra, dobra. Już wiem. O, charyzma właśnie. Tysiaka na... Na, na, na... Na zabawki dla seniorów, Henio! Dobra, puszczam was już. E, Maria... Czy coś tu jest do posprzątania może? Chyba nie. A to jedzenie jest świeże? Tak, ile to jeszcze godzin? 7 godzin. A w sumie mogłabyś sobie zjeść. Co to w ogóle jest? To jest jakieś. Flitata ze szpinakiem. Dobra. Weź porcję. Idziemy z heniem do komputera. Tak, henio. Siadaj i składaj ten datek. I w ogóle jeszcze kupiłam. Tak, 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 tak. Już mi się przypomniało, że postawiłam tutaj stół do majsterkowania, dlatego, że Henio będzie robił rzeźby. Pisaliście mi pod e, ostatnim odcinkiem Zielonej Osady, że tych e, takich wzorów rzeźb jest więcej, więc chcę sobie zobaczyć, czy aby na pewno i sprawdzić te odpowiedzi od korespondencyjnych przyjaciół, Henio. Maria, czemu ty tam że Zwykle przychodzicie razem do jednego pokoju, a ty co tam siedzisz sama? Maja, wracaj. Mm, przenieś. Chodź, Maja. Do domu wreszcie. Zobaczymy, jak ty się tam czujesz. Halo, Maja, hallo Maja. No właśnie. Hej ho, mam nowego kumpla z Barnacle Uhu, super. To tak, Kenio. Um. Społeczne. Napisz list do niego. Cześć, Maja. O, właśnie, Maja. Proszę bardzo. Maja wygląda teraz tak, ma taką sukienkę ona jest z modów, link wam podam jak zawsze w spisie modów na blogu pamiętajcie, żeby tam zaglądać i tak, Maja ma taką piękną, wiosenną e, sukienkę z dżinsową kurteczką jak się czujesz? Do łazienki i do jedzenia, dobra do łazienki i do jedzenia skorzystaj prysznic też? Nie, nie musisz brać prysznica i sobie weź porcję na kolację, chodź moja droga Henio zdobył umiejętności literackie uhi super e, Maria sobie je Paulina okruszek Hej dziewczyno dziś w barze jest babski wieczór będą tanie drinki więc skorzystajmy z tej okazji nie już jest za późno w ogóle kto tu czemu tu jest jeszcze ta szarlotka cztery godziny dobra i i i, i talerzyk musisz sprzątnąć Maria jak na pewno wiecie wkrótce wychodzi nowy dodatek yy... Związany z restauracjami, z jedzeniem, czyli z tym, co e, Gingerowa lubi najbardziej. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że, że będzie fajny ten dodatek, że dojdzie dużo ciekawych rzeczy. E, I nie mogę się już doczekać nowych przepisów. Maria też nie może się doczekać, będziemy nowe rzeczy gotować, mam nadzieję. Paulina, Aha. idź się bawić i nie pisz SMS-ów. No, na imprezie się bawi, a nie sms e, Także naprawdę bardzo się cieszę. Czy ty byłaś w tej łazience już? Byłaś. No dobrze. Grzeczna. Henio już tam nic nie robi, w ogóle... Czy ja mam wyłączoną wolną wolę przypadkiem? Czekajcie chwilę. Tak, miałam wyłączoną wolną wolę, bo wiecie, stenki i te sprawy, ale Henio już może sobie porozmawiać. Żartuj. Um, 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 Zapytaj jak minął dzień, bo była sobie na dworze i rozmawiała to z tak z serem. Na dworze była, w sklepie była i u lekarza była, a nie na dworze. Sul, sól! Cześć, tato! Idziesz oglądać motylka, naprawdę. No i sobie poglądać, jak musisz. Anio, jak tam w ogóle ci idzie twoja aspiracja? Musisz jeść chlebiej i popraw humor. Podoba ci się motylek? Nie. Eee, dalej chcesz oglądać motylka, no dobrze. Ja tam nie wiem, czy mamy jakieś plony? Nie, wszystko sprzeda. A co to jest za książka? Zmrok? <grym> Zmrok? <grym> eee, nie wiem czemu rozbawił mnie ten tytuł, nie wiem dlaczego. Idziesz na dół okazać podziw. No dobra, to chodź. Chodźmy wszyscy. Co tu się dzieje? nie idzie do góry. Co ty w ogóle puściłaś? Maja, co to jest? Czekaj. Wieczne wzgórza! <laughs> Wieczne wzgórza, zielone! Dobrze. Ojeju. Henio, nie idziesz spać. Chodź sobie jeszcze też zjesz. Kurcze, 23. To nie, to nie jedz, tylko mleczko. Chodź, ty lubisz pić mleko przed snem. Czemu ci się zaliczyło coś stwórz? Przecież ty nic nie stworzyłeś jeszcze, będziesz tworzył dopiero. Już byłeś w przyszłości. Będziesz tworzył dopiero jutro rano. jakieś rzeźby. Przeszliśmy przez schody. Yy, tej fritaty tych rzeczy nigdzieś nie będzie. Widziałem sprzątnę. Tak samo szarlotkę. 2 godziny sprzątnę to już. Sprzątnę. A czemu to się tak coś zresetowało brzydko? Wypij to mleko. Widzisz, nie pozwoliła ci gra. Życie ci nie pozwoliło wypić mleka. Dobra, ty już do powoli do spania. Ty już zjadłaś? zjadłaś talerzyk? Tutaj. No dobra, tu będę grzeczna i posprzątam za ciebie. Może być tutaj. No i rodzinka sobie siedzi wieczorową porą. Maria, stój. Siadaj. Daleko jeszcze do końca tego filmu? Możesz. Dobra, mleko. Dobre mleko. Pochwal. Kamina. No i super. Num, num. Idź, posprzątaj. Dobra, Maja jest po północy, więc ty idziesz spać. Aha, jeszcze nie skończył się film. Już myślałam, że się skończył, bo tam jakieś napisy końcowe jakby były. Widocznie się nie znam. Dobra, wyjdziecie do góry. Chodźcie. Chodźcie do swojego pokoju. Podejdź i podejdź, ale nie rozmawiajcie już. Chodźcie do góry. Tak, Maja skończyłaś, to idź spać. Dobra noc. Życzymy Ci słodkich snów i śpi, a my idziemy do nich. I ja myślę, że zostawimy sobie ich tutaj. Niech sobie porozmawiają w odosobnieniu. I widzimy się rano. Poranek Maria już się obudziła i idzie przygotować śniadanie dla całej rodzinki. Będzie robiła omlety. A ja chciałabym z Wami pogadać na temat tego właśnie, o czym rozmawiała Maria z Heniem i o czym też pisaliście w komentarzach, właśnie. Czyli na przykład, że, że ktoś powinien się wtrącić i porozmawiać z Marcinem za maję. I tutaj Powiem wam, że wydaje mi się, że ta sprawa już jest jakby zbyt, zbyt trudna, żeby można było się w nią wtrącać. Maja podjęła taką, a nie inną decyzję i wydaje mi się, że Maria i Henio są takimi rodzicami, którzy raczej szanują decyzję swojej córki i starają się w niej nie wtrącać, nawet jeśli myślą inaczej, bo tutaj Maria ma inne zdanie niż Maja i Henio. Jeśli chodzi o Marię, to ona by może i e, reagowała, ale dla niej najważniejsze jest dobro jej córki. I nie chcę tutaj Marii dodatkowo stresować i, i wtrącać się w jej życie. Szczególnie, że Maja jest już dorosła. E, także. <ścoughs> tak. Idealnie przyprawione omlety. Pyszne. Tak. Także musicie to też wziąć pod uwagę. Tak samo pisaliście, żeby Emila się wtrąciła. Powiem wam, że gdybym ja była mają, to nie chciałabym, żeby ktoś się wtrącał, bo to nie jest taka sprawa, że, nie wiem, para się pokłóci po prostu i, i nagle tutaj przyjaciele interweniują i chcą ich pogodzić. Tylko to już jest troszeczkę gorzej, no bo tutaj jest ciąża, jest zdrada, więc to są już zbyt trudne tematy, żeby ktoś mógł się w nie wtrącać, i zadaniem Henia i Marii jest to, Wspieranie Mai przynajmniej do momentu, kiedy, znaczy nie przynajmniej tylko całe życie, ale właśnie szczególnie w tym momencie, kiedy ona jest teraz w ciąży, a kiedy dziecko się urodzi, to wtedy mogą bardziej e, interweniować, reagować czy, czy porozmawiać z Mają poważniej na ten temat. Wydaje mi się, że na razie nie powinni. No bo Maja już dość się nastresowała w tej ciąży i wydaje mi się, że teraz już powinna bardziej odpocząć i skupić się na tym właśnie. O proszę, myśli o kołysce, żeby wszystko przebiegło pomyślnie i żeby, i żeby dziecko przyszło na świat. Też pisaliście, że oni mają wszyscy takie samo zdanie i z tym się akurat też nie zgodzę, bo. Maria sugerowała właśnie w ostatniej rozmowie, w ostatnim odcinku w rozmowie z Heniem, że nie do końca się z nim zgadza. No, ale to jest Maria. Maja, Maria jest powściągliwa, ona nie do końca wyraża od razu i emocjonalnie to, co myśli. Bardziej tutaj Henio jest od tego i Maja. Maria ma troszeczkę inny charakter. Śniadanko zjadła Henio, chcemy suchara. Zabawne. Hermetyczny dowcip. Porozmawiaj sobie z Mają. I też musicie wziąć pod uwagę to, że to jest jednak jedna rodzina, w dodatku bardzo zżyta. No nie! Toaleta zepsuta. No to niestety nie skorzystasz. Później sobie skorzystasz na razie. Zmień sobie strój. I możesz wynieść te śmieci. Teraz. Proszę. Jest to jedna rodzina, zżyta rodzina i jest to raczej naturalne, że ludzie w jednej rodzinie mają bardzo podobne poglądy i, i zdanie. Oczywiście nie takie samo, tak jak właśnie Maria ma troszeczkę inne, ale, ale generalnie wydaje mi się, że rodzina ma takie samo podejście do, do życia i do takich spraw. Henio, mógłbyś szybciej jeść, bo twoja żona musi do toalety, tu jakimś takim driftem <grywa> weszła do tego domu. Henio, padłaś yeah. na genialny plan? Rozmawiaj z Mają, no porozmawiaj. Henio, szybko. Nie obrądaj obrazków, tylko szamaj tego omleta, bo nie chcę ci przerywać. Jakiś tylek nam tu przeleciał przez ekran. No, twoje panie muszą do toalety. Henio. Tak Leci samolocik, leci. Leci, leci. No jedz. Hehe, <grym> jedz. No Patrzcie Chodźcie na niego. Henio, mówię do ciebie. No! Grzeczny, henio, dobry, henio. Szam, szam. Idziemy. Koniec, nie ma sprzątania. Chodź. Chodź tutaj, trzeba naprawić toaletę. Eee, książki, wow, nawet całkiem sporo. Musimy napisać jakąś, jakiś wierszyk o, o oczekiwaniu na wnuczęta. O, szybko ci poszło. Mamy tu jakieś coś? Wyrzuć to. Maria, chodź do toalety, zostaw motylka. Skorzystaj, a Maja, możesz posprzątać. Nie, 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 żadne rybki, żadne rybki, tutaj proszę. Sprzątnij talerze. Henio, y, zmień strój. Codzienny pierwszy, pokaż. Może być Twoja letnia koszula, y, letnia wiosenna. Pogoda y, God. taka, że można się już pogubić, czy to wiosna, czy to lato, bo ciepło, ciepło. U mnie aktualnie 30 stopni. Y, Maja sprząta, cały domek. Henio, to wiesz co? Ty już jesteś ogarnięty? Tak. No to pięknie. To tak, wiem. Skałki. Chodź, bo w ogóle ty masz w wyposażeniu jakieś rzeczy, które miałam na nagraniu ogarnąć i zaraz to zrobię. Eem, wytrzyj tutaj jeszcze podłogę. Zostaw te śmieci. Co ze ty z tymi śmieciami masz? Maja, gdzie jesteś? Idziesz te rybki oglądać znowu. Dobra. E, Wykopiesz skałki i pójdziesz yy, sobie rzeźbić. Wiesz co, Maria? Idź sobie do ogrodu. Oj, 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 Co tu się porobiło w tym ogrodzie? Pielęgnuj ogród. Maja, zostaw tatę. Tutaj musisz sobie skorzystać. Musisz wziąć prysznic? W sumie nie. E, I wyczyścisz to. A henio. Poczekajcie chwilkę. Henio, henio. Aha, ty tutaj masz tylko kapsułę jedną. To otwórz. Zobaczymy. Jakaś laleczka. Trevor. E, I idziemy sobie ziółm tutaj, bo tutaj też są skałki. Ostatnio kopaliśmy, więc wykopaliśmy je, ale... O, tutaj jeszcze są trzy. Bardzo fajnie. Kop, kop i kop. I jak to zrobisz, to będziemy rzeźbić. Maria. Maria w ogrodzie o poranku. Maja, szorujesz. Bardzo fajnie. Wiesz co, ale mogłabyś sobie przebrać się w jakiś wygodniejszy strój. Ty masz tutaj dres, tylko ci zmieniłam kolorki. Bardzo fajnie się czujesz. Ojej, kule, ty masz tu rzeczy w tym wyposażeniu. Henio wykopał znowu kapsułę. E, nie, to nie ten strój. To w takim razie dwójeczka? Tak jest, dwójeczka. Mogłabyś sobie ty sprawdzić odpowiedzi. E, o, poproszę o pocztówkę. No to poproś. Ktoś tu był i poszedł. Bob. Błyskolit. No fajnie. Chodź, poprosisz o pocztówkę. Mam nadzieję, że dostaniemy jakąś fajną. <grym> ehm, też mogłabyś dać datek. Tysiaczka. Na fundusz smoczego dinozaura. I jak to zrobisz? To mogłabyś ehm, Pograj sobie w Simsy. <grywa> Simsy, pograłem w Simsy. A z kim ty tu gadasz? Z jakimś seniorem. Bardzo jesteś fajnie, a czemu jesteś... Ooooooo Pikantne plotki. Właśnie usłyszał skandaliczną i pikantną plotkę. Henio. Coś mi się wydaje, że tutaj mógłby być dla ciebie kolega. Hmm, może żartuj o mozie. <noise> tak, bo ta czapeczka do tego Drasiku. E, Przechwalaj się z dobyczą, Powiedz mu, że lubisz wędkować. O majsterkowaniu. Zapytaj i w ogóle poznaj. Poznaj, poznaj. Ten z kim? Już nie chcę z tobą rozmawiać. O jajku, no szkoda. To otwórz kapsułę. I otwórz. No dobra, zaraz sobie zobaczę tamte laleczki. Wszystko tutaj już zebrałeś? Znowu zapomniałam o tej siłce! Masakra. Marto, przepraszam cię! Przepraszam cię bardzo, zapomniałam o tobie, no bo mi się nigdzie nie, nie, nie kręciła po, po okolicy i zapomniałam o niej. Przepraszam, Marto, wybacz mi. Dobra, Henio, wracamy do domu, chodź. Maja, co tam? Grasz w Simsy, tak. A my wracamy z Heniem, tutaj róże wyrosły pięknie. Zaraz zobaczymy naszą kolekcję i zobaczymy te rzeźby. Przepraszamy bardzo. My tu tak sobie. tam było przejście. No. E, chodź. Skoro jesteś flirciarski, to zrobimy flirciarską. Zobaczymy na początek. E, flirciarską rzeźbę. Jedynka! Pamiętam, jak się, jak grałam całymi godzinami w Simsy 1. To była gra. To była gra Wakacje? Tak, moja ulubiona miejscóweczka Oj, Maja Balanga, widzę, balanga I wakacje, zimowe tak średnio lubiłam Jeździłam, kiedy ja miałam ferie, to wtedy moi Simowie też wyjeżdżali Tak, pożary No i znowu to samo, także zobaczyliśmy całą rozgrywkę Już? Skończyłaś? Czekaj, czekaj, czekaj. Ja tu muszę wszystko sprawdzić i cię skontrolować, bo to tak nie może być. Niby tak, ale mogłabyś jeszcze zebrać plon. Wiesz, zbierz plon. I mogłabyś właśnie iść pisać, tylko Maja musi ci kompa zwolnić. I muszę dla niej znaleźć jakieś fajne zajęcie. Pokaż umiejętności. Fotografowanie, gotowanie, gry, wideo, logika. Kto tam puka? O, Patrycja przyszła. Zaproś ją do środka. Zostaw ten komputer, zaproś do środka. Patrycja jeszcze w ogóle lody mogłabyś za chwilkę podać. O. A ty zostaw te śmieci, Maria. Co ty masz z tymi śmieciami? Napisz. Napisz yy, poezja. Patrzcie do środka, dziewczyny. No, Maja, musisz tutaj nawiązywać kontakty z dziećmi. O, Henio zrobił rzeźbę. Zobaczmy, zobaczmy. Ciekawe, czy kiedyś naprawią to, że to tak brzydko wygląda. Tu jest ciemno. Tu zobaczymy na kominku, bo tu jest jasno. O, jakie słodkie ławątki! Ojej, to ja to muszę to gdzieś stać. Nie, no po prostu 100% słodyczy w słodyczy. Czekajcie, zaraz, tutaj oni właśnie mają takie, hmm, czekajcie, włączę światła wszystkie, znowu będę musiała je potem prze, przełączać, ale nie szkodzi. Widzicie, mają tutaj takie elementy y, właśnie ptaków, tutaj im dałam jakiegoś gołąbka, tutaj mają ptaszka, tutaj też mają ptaszki, więc to tak słodko pasuje. Hmm. Czekajcie chwilkę. Okej, okay. jestem już z wami. Troszeczkę czasu mi to zajęło, bo nie mogłam znaleźć stolika, który pasowałby mi tutaj. Ale właśnie najpierw wyskoczył komunikat, że Maja, Maria pisze książkę, więc muszę ją zatytułować i zatytułowałam ją Oczekiwanie, dlatego że czekamy na nowego członka rodziny. I jeśli chodzi o nasze łabędzie, to postawiłam je tutaj w sypialni u Marii i Henryka. I Heniu właśnie idzie tutaj sprawdzić, Hmm, czy da się tutaj przejść, dlatego że ten stolik postawiłam na kodzie i tego stolika nie mogłam tutaj postawić, ale inny już tak. Także nie wiem. Jeśli chodzi o te kwiaty, to są z modów. Linki podawałam Wam jakieś dwa czy trzy odcinki temu. Także jeśli jesteście zainteresowani, to odsyłam na bloga. To są te kwiatki, które podawałam Wam e, przy okazji zielonej osady. Tutaj... O hej o hej e... O zainteresowaniach. Dobrze, także tutaj wszystko, wszystko działa. Maja, ty miałeś zrobić lody. Chodź, zrobimy lody. Przyrządź lody. Ojejku, ojejku. Teraz to się będzie działo, moi drodzy. Lody. waniliowe, misocjowy, mm -hmm. no Jakie lody Maja mogłaby mieć smaka? Sorbet z mango. Tutaj są jeszcze takie, których nie możesz przygotować, bo nie masz umiejętności. Dobra, robimy sorbet z mango. Uwielbiam mango i uwielbiam sorbety z mango. E, firmy na G. <grywia> tak. Lody, to nie jest sorbet. Sorbety też mają, ale mają też jakieś lody jogurtowe, właśnie. Ostatnio jadłam. Um, dum, 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 dum. Tak. No, ja zawsze muszę gadać o jedzeniu. To jest już chyba normalne i nikogo to już nie dziwi. Piszesz książkę, a ty tutaj. Chodź, zrobisz... Co, co smutny, co smutny? Smutek z powodu zła. To ja nie wiem, co ci ona ci tam powiedziała. Zrób rzeźbę! A... A czemu nie możesz już? A, ale halo? Czemu on już nie może? Bo on nie ma dobrego nastrójnika, czy coś? Dziwne. To zrób słonia. Dziwne, myślałam, że będzie mógł. Hmm dobrze nie wiem. Lody się robią. Tak specjalnie też wybrałam taką fajną różową maszynkę do lodów, bo wiecie ciąża i te sprawy. Może to będzie taka wróżba, że urodzi się mu dziewczynka. Eee, zostały w mieszkace w wyposażeniu, powiadacie. Powiadacie, że w wyposażeniu. Mamy je. Oh yeah! Wybierz polewę lub posypkę. I teraz tak wszyscy, wszyscy hamują ślinotoki. Śli, ślinka kapie na no, myśl o takich pysznych lodach. Bita śmietana. Musi być bita śmietana. A dekoracja? Co tu jeszcze mamy? Mango truskawka? Dobra, mamy sezon na truskawki, to niech będą truskawki. Eee, weź miseczkę. Mm, Jakie to jest pyszne. W sensie, wygląda pysznie. Yeah. Dobrze. Maja, e, musisz się ładnie uśmiechnąć do screena. Przykro mi. Dobrze. E, Maja ma już uwiecznione, kiedy pierwszy raz jadła lody. Eee, Maria, chodź sobie też, weźmiesz miseczkę. Henio tam zaraz też, oczywiście. Co ona tak za tobą chodzi? Henio, masz jakieś podejście do dzieci, o którym nie wiem? Może byś też poszła sobie po lody? Zapraszamy! Jeśli tylko masz ochotę, to zapraszamy. Idziesz do Mai? Tak, sobota, popołudnie, lody. Yum, 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 yum. Super. O, mózg ci zmroziło. Rozmawiaj. Makaż podziw. W gotowaniu. O, przyszła do nas. Ale mogłabyś sobie wziąć lody, bo tutaj się jedzą tylko ci, którzy jedzą lody. <grym> Witam mnie. No fajnie. Henio, bo ci się lody roztopią. Szybko tutaj. Z tą rzeźbą. No, Chciałaś jeszcze, żebyś zrobił zabawną, no bo nie jak ty bez zabawnej rzeźby? Chyba, że on musi mieć nastrójnik odpowiedni. A ja nie wiem już samo. Już? Zrobiłeś? Dobrze, to chodź po lody w takim razie. To chodź. Weź sobie miseczkę. Może lody ci poprawią nastrój. Aha, miałam tyle leczki zobaczyć. To czekajcie. Póki mamy światło włączone, właśnie musiałabym je wyłączyć. Mm, nie mamy. Um, też nie. I też nie, o, jak się fajnie trafiło, a reszty sprzedamy. No dobra, tą rzeźbę słonika też tutaj ustawię gdzieś z boku, nie będę jej sprzedawać na razie niech jest. A nią musisz do toalety, ale to za chwilę. Czemu? Henio siedzi ze Stefanem! Nie! Screen! Musi być... ...pięknie. Tylko ta łyżeczka ci się nie doczytała. O! Już masz. <śśmienią> Henio sobie przyszedł posiedzieć obok Stefana i zjeść lody! Super. A wy, moje panie... ...jak skończysz jeść... ...to musisz wrócić do pisania, bo dobrze się czujesz, jeśli się nie mylę. Tak, spoko. E, wrócisz sobie do pisania oczekiwania. Zjadłaś? Masz nastrójnik? No, kończ to. Mm, Zjadłaś tylko całkiem smaczne, tak? Czyżbym nie trafiła w twój gust? Nie, nastrójniki mają chyba tylko te takie lody. Mm, jakieś specjalne. No dobra, Maja. Ty już tutaj jesteś ogarnięta, no z Paulinką możesz, jeszcze z Patrycją możesz rozmawiać, ale no poznaj, mm. pochwal i o autorach porozmawiaj. Ty już piszesz, tak? I Hanio sobie tutaj siedzi i rozmawiacie, bardzo fajnie. Ojoj, jak on cierpi. Hanio o tobie lody szkodzą. Kajcie, automatyczne wszystkie światła. Tu muszę włączyć, tu muszę włączyć, i tu. Super. Musisz iść. Dobrze, to do zobaczenia, papa. Pa. Co ci tu nie pasuje? Coś tu brudne jest? Czy, czy może ona brzydko pachniała? Wyrzuć śmieci. Ciągle te śmieci wyrzucam, nie wiem dlaczego. Sim nie ma co robić tu wyżyć śmieci. Ty tu znowu flirtujesz? Aha, nie, miłosna poezja. He, nie, do łazienki. No właśnie, ty wiesz co masz robić. A ty masz tu książkę, czy ty już sprzątnęłaś? Tak, sprzątnęłaś, bo ty była książka o logice. Logika tą trzeci, nie, tą pierwszy przeczytaj. Bo ja nie, wiem, nie pamiętam, który ty masz poziom znowu. Trzeci? No to chyba tą pierwszy jeszcze cię obowiązuje, co? Bardzo pewne siebie. No, chyba tak. Henio! Aha, myślałam, że zepsułeś. Widzisz, już chciałam na siebie krzyczeć niepotrzebnie. Weź prysznic. Weź prysznic i potem zabawy ci. Henio, tobie brakuje zabawy? To jest niemożliwe. To jest jakiś fenomen. Zapalimy ci kacidełko. Masz. ten. Była relaksująca kąpiel. I żebyśmy cię podglądali, dresik wybrałeś. No to jak dresik. No to jak dresik, to weź sobie jeszcze. O, tutaj się Oj, zepsuło. To weź sobie jeszcze jedną miseczkę i chodź, będziesz oglądał telewizję. Hej, nie tam sobie będziesz szamał lody. On się tym nie przejmuje figurą. Ani niczym. A smaka na lody, to je lody. To by tam się przejmował kaloriami. Jak się na mnie spojrzał. Czy ja coś mówię źle? Wszystko mówię dobrze. tutaj ktoś miseczkę zostawił. Nie ma ja. No i znowu rodzinka w salonie. Henio, powoli. Powoli. Tak, musisz się delektować tymi lodami, a nie. No. To myśmy sobie spędzili taki fajny dzień rodzinny. Mm, tutaj jeszcze tylko patrzę. Maria, już kończysz? To poczekamy, może, aż nas skończy odpisać. Tutaj się wbije punkt umiejętności. Wyślemy ją do toalety. I będziemy kończyć powolutku ten odcinek. Rzeźbę zrobimy w następnym odcinku. Tą zabawną, jeśli będę pamiętać. Ale będę raczej pamiętać, bo chciałabym, żeby on zrobił też zabawną, bo to do henia bardzo, bardzo, bardzo pasuje. Mmm. Tu taki dźwięk był, jakby się coś zepsuło? Nie. Napisałaś książkę, Maja przestała czytać, nie wiem gdzie idzie, nieważne, chodź skorzystać. Chodź skorzystasz sobie i potem sobie będziesz y, oglądać aktualny kanał. Maja, nie wiem co robi. Aha, idziesz sobie do góry. <laughs> Wieczór singli, pójdźmy tam poznać kogoś nowego. Nie, Milka, Milka jeszcze nie. Bo wydaje mi się, że że Maja jeszcze nie jest na to gotowa. W końcu to jest dość e, świeża sprawa z Marcinem. Czekajcie, bo tutaj sobie jakoś tak ładnie spojrzymy na naszą Maję. Uśmiechnięta jest. Jakoś się dziewczyna trzyma i to jest najważniejsze. E, ją wspieracy i to też jest bardzo ważne. E, mam nadzieję, że ten odcinek podobał wam się i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa, pa!